Mateusz Kaniowski, czas na szybkie typowanie całej karty Gallifreyme 18. Moi drodzy, na każdy pojedynek poświęcę około minuty, żebyście mieli taki szybki zbiór informacji, kto wygra. Gramy to w taki sposób, jakby ktoś stał nad moją głową z pistoletem i kazał mi jak najszybciej wybrać, kto zwycięży. Nie mogę tego pominąć. W każdym pojedynku musi być zwycięzca. Dzięki temu jest atrakcyjniej. Tak więc przenosimy się, już wam to wszystko pokazuję. A na dzień dobry wspomnę tylko, że na kanale Kanu Typuje macie dokładny opis każdej walki. Tam rozbieram je na części i mówię, kto zwycięży, w jaki sposób, także to było najbardziej na nas korzystne, tak więc wpadajcie, macie już 3 filmy i do dnia gali będą one dodawane codziennie. Natomiast teraz jesteśmy już na stronie Fame'u i jak najszybciej wam o tym wszystkim powiem, która z dziewczyn wygra. Dokładny typ będzie u mnie na kanale, natomiast jeżeli musiałbym kto powiedzieć, która zwycięży, czy Ewa Brodnicka, czy Marta Inkiewicz, to powiedziałbym, że... Kleo, Ewa Brodnicka. Dlaczego? No muszę kogoś wskazać. Ewa jest troszeczkę wyższa, ma bardzo ma mniejszy o 4 cm zasięg ramion, ale wagowo też stoi lepiej. Słuchajcie, w dużym skrócie jest dużo bardziej doświadczona. Ja w ogóle nie mówię Marcinkiewicz, bo wiem, że jest bardzo dobra. Natomiast Ewa Brodnicka wygrała rundę z Lil Masti, później pokazała się z bardzo dobrej strony z Kamiszką i pamiętajmy, ona jest profesjonalną pięściarką, która trenuje całe życie. Marta trenuje dużo krócej, ale to trenuje bardzo ciekle, jest bardzo mocna. Natomiast Ewa miała już odpowiedni czas, bo to jest prawie 2 lata na to, żeby przygotować swoje defensywne zapasy do obrony. Przypomnijmy, Marta Linkiewicz może ją zmienić w parterze, ale za bardziej możliwą sytuację biorę to, że po prostu Ewa będzie broniła jej obaleń po tym, że cały czas to ćwiczy, a w stójce, no nie ukrywajmy, będzie dużo lepsza od Marty i uważam, że Marta jest w stanie wygrać jakąś rundę przez parter, ale gdybym musiał obstawić, to twierdzę, że wygra tę walkę Ewa Brodnicka. Kurs jest na nią bardzo dobry. Zaczynamy od mocnych walk, więc przenosimy się do main eventu numer 1. Kacper Błoński kontra Amadeusz Ferrari. Tak jak widzicie, Kacper jest wyższy o prawie 10 cm, ma 14 cm większy zasięg rąk, jest również cięższy, ma lepszy rekord, ale Amadeusz jest bardziej doświadczony, trenuje dłużej i podobno nigdy nie trenował tak mocno, jak trenuje do tego starcia. Tak więc, moi drodzy, gdybym musiał wskazać przewagi Ferrariego, to najprawdopodobniej będzie on silniejszy od swojego rywala. On sam mówi, że ma lepsze zapasy, na pewno ma mocniejsze uderzenie od Kacpra. No i faktycznie w parterze powinien być w stanie Kacpra utrzymać, jeżeli do tego dojdzie. Kacper wydaje się bardziej wszechstronny, natomiast przypomnijmy, na przykład w pojedynku z Marcinem Dubielem był bardzo odsłonięty, dawał się trafiać, mimo tego, że no wygrywał do momentu, aż w końcu Dubiel z tego zmęczenia go trafił i usadził w parterze. Wydaje mi się, że Amadeusz przy swojej eksplozywności, przy tym, że będzie miał zaraz drugi pojedynek, powinien jednak dać sobie radę i albo czymś trafić mocno Kacpra, albo jeżeli to się nie uda, to tak jak w walkach z Filipkiem, z Haribo, czy w ostatnich pojedynkach z Kamilem Łaszczykiem, po prostu przeleżeć swojego przeciwnika. Jeżeli muszę obstawić, to uważam, że Amadeusz Ferrari wygra ten pojedynek. A jak typuje main event? I tutaj się zaczynają schody, ponieważ powiedziałem wam w odcinku na kanu typuje, że ciężko to typować, nie wiedząc, jak potoczy się walka Amadeusza z Kacprem Błońskim. Natomiast powiem szczerze, że Marcin zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie w ostatnim pojedynku. Wcześniej również świetnie zawalczył z Trąbą, tak samo jak z Paszą Bicepsem. Ale no tutaj Ferrari ma sporo racji w tym, co mówisz, jednak on całe życie musiał się gdzieś bić. Chłopaki nie są aż takimi bijokami jak on, ulicznikami, jakkolwiek by to nie brzmiało. Dubiel ma przewagę wzrostu i zasięgu. Ja praktycznie zawsze typuję przeciwko Marcinowi, przeciwko Ferrariemu, a tu muszę kogoś wybrać. Powiem wam szczerze, że kusi mnie kurs na Ferrariego. Gdybym musiał obstawić, od tego by zależało, nie wiem, życie, to chyba jednak bym obstawił na Ferrariego. Niezależnie od tego, jak się skończy pojedynek, bo może być szansa, że Amadeusz szybko ubije Kacpra, na przykład w pierwszej rundzie, a może być tak, że do tego pojedynku w ogóle nie dojdzie. Zakładając pozytywny dla Amadeusza wynik, jeżeli dojdzie do tego starcia, to uważam, że Marcin jest na tyle często odsłonięty, jak w pojedynkach z Kacprem, jak w pojedynku z Paszą, że idzie z głową do przodu, nie trzymając gard, wymienia się wiatrakami, że taki błąd przy Amadeuszu może kosztować wygraną. I jakoś mam wrażenie, że Ferrariemu uda się zwyciężyć 2 razy. Wiem, bardzo ryzykowne, dużo osób mnie za to zje w komentarzach, ale gdybym musiał obstawić, to tak by to wyglądało. Kolejne starcie to Ginold kontra Pasut. No i przypomnijmy, Ginold miał jedną ciężką walkę, gdzie był blisko porażki przez to, jak Szymol go mocno okopywał, a największą bronią Roberta Pasuta jest co? Kopanie. Różnica między nimi jest taka, że kiedy Ginold jest w świetle swojej kariery, idzie mu wszystko do przodu, o tyle Robert Pasut musiał postawić wszystko na jedną kartę i w swojej karierze bardzo ciężko trenuje. On wie, że to jest jego sposób na rozwój, to jest jego sposób na zarabianie pieniędzy, to jest jego sposób na odzyskanie tej wielkiej popularności, którą miał kiedyś. Jest starszy, jest niższy o 10 cm, tak jak starszy jest o 10 lat, ma mniejszy zasięg ramion, ale uważam, że Pasut, a wiem też, że w Uniku trenuje
zaciekle i naprawdę stawia wszystko na jedną kartę. Uważam, że skoro zgodził się na K1, małe rękawice, był w treningu, gdzie on wziął tę walkę tuż przed konferencją numer 2, sądzę, że Robert Pasut nie wziął tej walki bez powodu i skoro kopnięciami wykluczył nogę Jacka Murańskiego, to tak samo myślę, że będzie przygotowany i będzie w stanie okupować Dawida, jeżeli muszę obstawić obstawieniem na Roberta Pasuta. Kolejny pojedynek to Wiewiór kontra Arek Tańcula. W swoim filmie na kanale Trypuje powiedziałem, że wygra tę walkę Wiewiór i zdanie utrzymuje. Uważam, że będzie on w stanie w parterze utrzymać Arka Tańcula i tak jak wszystkich rywali, taką ścisłą strategią, gdzie on ma tylko i wyłącznie wygrać. Czyli nie kombinuje, nie próbuje wchodzić w rozmaite dźwignie, tylko ma po prostu utrzymać rywala na deskach i go obijać na tyle, żeby wygrywać rundy. Uważam, że to mu się uda, wiele osób go skreśla, dzięki temu jest bardzo wysoki kurs po tym, jak znokautował go niedawno Alan, ale sądzę, że to nie będzie wyglądało tak samo. To jest walka w MMA i Wiewiór powinien po prostu wygrać. Co prawda Arek jest silny, Arek mocno bije w parterze, ale zero-jedynkowo stawiam na Wiewióra. Alan kontra Zadyma. No i właśnie, teraz dużo osób stawia na Alana po tym, jak pięknie znokautował Wiewióra, natomiast jego przeciwnikiem będzie Stójkowicz, pięściarz, zawodnik Gromdy, bardzo tytułowany Tomasz Gromadzki, pseudonim Zadyma. Wyższy jest Alan 10 cm, ma 5 cm większy zasięg rąk, natomiast panowie walczą w MMA. To daje przewagę Alanowi, który w MMA walczył już długo, ale przegrywał walki, m.in. z debiutującym wtedy, znaczy mającym drugą walkę Arkiem Tańculą, przegrał walkę w stójce z Dawidem Zamęckim, przegrał walkę w stójce z Bandurą, oni też debiutowali, a tu ma na przeciwko siebie doświadczonego bijoka, którego ciężko jest zgasić, który sam może gasić jednym uderzeniem. Uważam, że Alan być może sprowadzi tę walkę do parteru, coś może mu się udać, ale prędzej czy później Zadyma albo go ubije, albo na przykład go nie dobije, ale w stójce będzie tyle dominował, że będzie go posyłał na deski i wygrywał. Sądzę, że Gromadzki jest stworzony pod friki i to wykorzysta. Kolejny pojedynek to Szeli kontra Vampir, czyli Michał Pasternak kontra Piotr Szeliga. Sądzę, że pojedynek zwycięży bardziej doświadczony Michał Pasternak. Mimo, że to jest najlepsza płaszczyzna dla Szeliego, to jednak Norman Park pokazał, że kiedy się przeczeka tę pierwszą szarżę Szeligi, nie da się trafić tym jego bardzo mocnym uderzeniem, to można go pokonać, można go zdominować, tak jak to zrobił właśnie Norman Stormin Park. Sądzę, że to będzie bardzo analogiczna walka. Dlatego Pasternak jest większy, wyższy, ma większy zasięg rąk, bardziej doświadczony. Uważam, że wygra tę walkę i sądzę nawet, że zrobi to przed czasem, ale tu zero-jedynkowo, kto wygra, obstawiam na Pasternaka. Pierzasta gęś kontra Darolew. Mój ulubiony pojedynek z tej karty. Słuchajcie, 2-12, dumny rekord Darka. To będzie wielka 15 jubileuszowa walka dla niego. Natomiast przypomnijmy, Nathan ma to, że kiedy bardzo mocno go trafiał jego przeciwnik w poprzednim starciu, czyli Wiejski Cox, to Nathan ciągle szedł do przodu i ciągle się rozkręcał, szło mu coraz lepiej z rundy na rundę. To wydaje się antidotum na Darolewa, który nie ma takiej szczęki, który jak przyjmie, to te pojedynki się zaraz kończą. Nie sądzę, żeby Nathan był nie wiadomo jak mocny, ale sądzę, że jest na tyle mocny, aby przeczekać te pierwsze szarże Darolewa i jego trafienia i w końcu huknąć z armaty. Jeżeli trafi czymś mocnym Darka, to wygra i dlatego obstawiamy na pierzastą gęś. Chyba nie. Kolejne starcie do Dominika Rybak kontra Liza. To jest napisane Lizzie? No Liza. W każdym razie Dominika Rybak ma już dwa starcia, dwa wygrane w ładnym stylu, bardzo mocno ćwiczy w Szczecinie. Mówią wszyscy, że jest utalentowana, że idzie jej bardzo dobrze. Dla Lizy będzie to pierwszy pojedynek, była zakontraktowana rok temu, ale nie wiadomo, czy ten rok ciężko przepracowała. Natomiast na pewno wiemy, że Dominika cały czas jest w gazie, cały czas trenuje. Liza będzie musiała pierwszy raz walczyć przed taką publicznością. Dla Dominiki jest po prostu kolejny występ. W dużym skrócie uważam, że Dominika wygra, kurs na to wskazują i to nam się uda. I ostatni pojedynek jest bardzo trudny do wytypowania, bo ja na kanale typuję, będę nie typował na zwycięzcę, tylko na sposób zakończenia walki. Natomiast tutaj ciężko powiedzieć, Paramaxil pokazał się ze strony dobrej, jeżeli chodzi o psychę, on wleciał, chciał znokautować Frania, bardzo fajnie się pokazał, biegł do przodu, próbował swoich sił, natomiast było w tym widać duże braki techniczne i sporo błędów. Natomiast Mateusz Spysiński to gość, który jest bardzo inteligentny, dużo myśli, trenuje długo, mocno się przygotowywał. Podobno trenował już wcześniej, zanim w ogóle się podpisał z Fejmem. Wydaje mi się, że to jest recepta na to, że po prostu on wyjdzie pewny swojego i ten braki techniczne będzie w stanie zrekompensować właśnie u Paramaxila, zrekompensować swoją techniką, swoimi umiejętnościami. Jeżeli muszę obstawić, to jest ryzyko, ale obstawiam na Mateusza Spysińskiego. I w ten sposób dobiliśmy już do tego, że mamy wszystkie pojedynki. Przypomnijmy,
Wiewiór wygra z Arkiem Tańculą, Zadyma wygra z Alanem. Przypomnijmy, muszę obstawić na każdego zwycięzcę. Tutaj nie Ginold, tylko Pasu zwycięży z Ginoldem. Mateusz Spysiński wygra z Paramaxilem. Dominika wygra z Lizą. Pierzasty wygra z Darem Lwem. Wampir wygra z Szeligą. Klo wygra z Linkiewicz. I Ferrari wygra obie walki. Choć jest to bardzo ryzykowne, ale tak jak mówię, musimy obstawić, to obstawiamy. Kod zwrot 200 powoduje, że ktoś może tutaj obstawić tak jak ja, 200 zł i uwaga, nie przegrać ani grosza, a jeżeli to wejdzie, to wygrać aż 20 281 zł i 54 grosze. Chyba sami ci, że to się opłaca, więc na dole w tym momencie wklejam wam ten kod rabatowy. Jeżeli macie powyżej 18 lat, chcecie obstawić, to ktoś z was może sobie obstawić właśnie taki kupon na 20 tysięcy, a jak przegra, to 200 zł do niego wraca. Trzeba być pełnoletnim i podać właśnie kod zwrot 200 podczas rejestracji. No słuchajcie, kurs 128 dużo mówi, takie zakłady bardzo ciężko, żeby weszły, ale myślę, że z odpowiednią argumentacją sami wiecie, że jest to możliwe. Powiedziałem wam tak, jak uważam, mam nadzieję, że to wejdzie, więc obstawiam i jakby się udało wygrać, to byłoby pięknie. Napiszcie, jak wy obstawiacie w komentarzach i wpadajcie na kanał Typuję, bo jeszcze do samej gali codziennie będą filmy, a jutro filmy z konferencji. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Hej!